Witamy Was serdecznie, grubaski o Star Wars. Mam nadzieję, że śledzicie nasze wszystkie odcinki, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, który został zaproponowany przez jednego z widzów, czy też widzki. Nie, tego się nie odmienia. Nie popisałem się. czyli Darth Maul. I ta postać w ogóle. Postać, która obrosła kultem głównie wśród młodszych odbiorców. Taki niespełniony Sith, taki trochę berserker. Trochę tak, ale nie. Trochę tak, ale jednak nie. No i czy nam się ta postać podoba, się zapytał. Fajnie go rozwija książka oczywiście z legend, czyli Darth Maul, łowca z mroku, tak, Shadowhunter. I no bo tam rzeczywiście robią z niego, poza tym, że bezwzględnego siepacza, robią z niego też takiego trochę detektywa, który tam jest o krok, bardzo długo jest, czy może nie bardzo długo, jest o krok przed przeciwnikami. No i prawie tutaj, no i ma jakiś tam wpływ w ogóle na całe to ogłoszenie blokady Naboo, czyli na te wszystkie przypadki, które się potem zdarzą w epizodzie pierwszym. Natomiast no, w epizodzie pierwszym, no to on jest pokazany bardzo źle. Bardzo źle i on jest właściwie dla mnie... Zbędny. Zbędny jest dla mnie... Mam w sobie dziwną cechę głupiego wojownika, jest po prostu niewolnikiem. To jest po to, dobra, pokażmy kogoś, kto zajebiście wywija mieczem. Tak, jakby on może cała reszta, nie ma znaczenia. Nieważne. Bardzo żałuję, że miał tak mało dialogów, bo dobrze w ogóle... Miał jakieś? At last we'll have revenge. Okej, okay. I to w ogóle, i to nie mówi Ray Park, nie wiem czy wiesz. Tak, tylko jest podłożony. Tylko sobie... jakiś Polak z pochodzenia. Ale to graży na obie ziemniaki. Lukas lubi podkładać ludziom, nie mówiąc im głos innych postaci. Ray Park przyjeżdża na konwenty i jest w ogóle, czerpie nadal profity. Bardzo duże profity z tego, że był Darthem Maulem. Postać bardzo taka no, ikoniczna, charakterystyczna, fajnie wykreowana. Pierwsza postać... No ale Darth Vader w epizodzie czwartym też nie mówił zbyt dużo. No nie, ale no czuć było, że ma jakąś misję i coś. Dla mnie Darth Maul był taki trochę takim przygłupem. No. Znaczy, ja pamiętam moje wrażenie, jak wyszedłem z kina po epizodzie pierwszym i byłem oczywiście dużo, dużo młodszy i szczuplejszy niż teraz. No to ja myślę sobie, jak to, zabili złego już, że tak powiem, w pierwszym odcinku trylogii. Dokładnie, kurde, takie samo wrażenie jak przy Snowku. Jak to Snowk zabity już? W drugim, a nie w trzecim, trochę za wcześnie. Nie? No i to jest jakby, ale no potem to, że go tam przywracali w Wojnach Klonów i że się pojawił nawet w Rebeliantach, to już jest przykre z mechanicznymi nogami. Mogli go już sobie darować, uśmiercić, bo... No przywrócili go do życia właśnie dlatego, że jest to tak ikoniczna postać. No patrz, dla mnie nigdy nie była. Znaczy jest, ja wiem, że jest dla innych, ale dla mnie ta postać była taka... No właśnie tak jak powiedziałeś, że on zajebiście walczy, no. Już chyba bardziej chyba Asaj mnie jakkolwiek... Asaj czy Asaż? Asaż, nie wiem jak to się mówi, więc ja mówię Asaj. Asaj, niech będzie Asaż. Bardziej mnie chyba jara jakkolwiek, że była wychowana... No laska. Duku. No tak, no laska, chociaż łysa, nie? jednak te relacje z Duku, jak bardziej kupuję tą postać, choć faktycznie legendy postarały się, jak żeby... Jak jest łysa, to po to, żeby nikt jej do jaskini nie zaciągnął. Faktycznie legendy postarały się, żeby z Maula coś ukleić i... Zwłaszcza, że no jakiegoś takiego mistrza, który jest trochę, zwłaszcza w Rebeliantach, i już jest taki, no w zasadzie taki trochę, no ma swoje racje. Ma. To nie jest tak, że on jest złym siepaczem, który wykonuje rozkazy, bo tak mu kazano i bum, bum, bum i tyle. Natomiast no już zaczyna myśleć jakby na własnym mózgiem, a nie tylko... Aczkolwiek nie kupię... Głupotę miał w nogach, to mu ją obcięli. Nie kupię nigdy, i choćby mnie wszyscy przekonywali, mimo tytułu Darth, nie był dla mnie nigdy Sithem. Nie czuję tej postaci jako pełnoprawnego Sitha. No to nie... No bo z drugiej strony to w ogóle, no jasne, Vader jest postacią ikoniczną i to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast, natomiast no, ja mam taki sam kłopot z Dooku. No bo Dooku to on jest Sithem z wyboru. Tak? Czyli doszedł do wniosku, że ta droga mu się bardziej podoba, nie wiem, bardziej opłaca czy coś takiego.
W związku z tym rezygnuje z zakonu Jedi i zmienia stronę. No, wolno. Jest to jego pomysł. Natomiast Maul jest jakby takim odpowiednikiem Jedi, bo zdaje się, on był od jakichś tam młodych lat przez Sidiousa trenowany. No tak, no i torturowany, tak no ten sobie tak. Musiał przecież syntetyczny kryształ w piecu zrobić, tam miał te swoje testy chore i tak dalej. Ja tego nie pamiętam. Więc on jest wyprany z mózgu generalnie, według przynajmniej tych komiksów. Ale legendarnych. Legendarnych oczywiście. Legendarnych, jest tak, bardziej tak. Maszyną niż człowiekiem. Można to też powiedzieć o Vaderze. No ale maszyną w sensie, tak, oczywiście, chodzi umysłowy. O uczucia, tak. Więc nie wiem, ten Sith dla mnie, jakby jeszcze pokazanie w legendach tego, że Sidious go nigdy nie traktował na poważnie, że on będzie jakimkolwiek spadkowiercą jego myśli i kontynuatorem jego idei, to już dla mnie w ogóle ta postać jest taka, nie wiem, no, żeby tylko sprzedała się na zabawki, ludzie mogli się mieli za co malować na kolor. No ale wiesz, no z drugiej strony, jeden z podstawowych zarzutów, i myślę, że to wszystkim dzieciakom, które oglądały klasyczną trylogię, no to jest, no to podstawowy problem i podstawowy zarzut był taki, że tak strasznie mało w klasycznej trylogii jest mieczy świetlnych i walk na miecze świetlne. No bo oczywiście problemy techniczne, jakie wtedy były, nie pozwalały, myślę, użyć ale tego za dużo. Ale o ile bardziej klimatyczne? No tak. No może poza pojedynkiem Obi-Wana. W związku z tym w prequelach Dowalili do pieca i miecz świetlny stał się scyzorykiem, łącznie z tym, że jak są zamknięte drzwi, to nie kombinujmy, tylko tak. Przetniemy się przez nie mieczem świetlnym i w ogóle żaden problem. No i trzeba było pokazać kogoś, kto ma miecz świetlny, no i nim walczy i jest w stanie walczyć z dwójką przeciwników jednocześnie, jest inny, no więc mu dali tego, prawda, podwójny miecz. I no to w ogóle też zabawne, bo każda kolejna część każdej kolejnej trylogii wprowadza miecz z większą liczbą ostrzy. Tak. Obi-Wan i Darth Vader mieli pojedyncze, potem Maul miał podwójny, a Kylo Ren ma potrójny. Co więc... zobaczymy w kolejnej trylogii. W trylogii kolejnej będzie miotła, która jest mieczem. Tak. I każdy włosek tej miotły będzie świetlny. Może doczekamy się bicza świetlnego, bo w końcu to też istnieje. No też istnieje. Nawet swego rodzaju taki bicz energetyczny, co prawda, ale ten miał jeden z tych czerwonych gwardzistów Snowka. Miał coś takiego z takim, czym się wywija. No to... Więc Darth Maul, no nie wiem, no ja jakby spoko, kupuję tą postać, jest fajnie wykreowana, ale nigdy to nie był dla mnie bohater, który był jakby... że ja chcę mieć koszulkę, jego plakat, figurkę. Ogolić się na łyso, pomalować. Robić sobie rogi, wiesz, wszczepić sobie tytanowe, żeby wyglądać jak on. Nie wiem, jakoś tak... No bo... Sith to Sith, ma być zasada dwóch, ma być potężnym, rządnym władzy i dominacji w galaktyce, a nie kolesiem, który po prostu jest na posyłki i zażyna wszystkich jak leci. No i trochę on już taki jest w Rebeliantach. No. Tak. On ma swoją grę, w którą gra. Tylko że no to równie dobrze można było wprowadzić inną postać, a nie ponownie recyklować. No śmierć w Rebeliantach Maula mnie po prostu jakoś tak sprawiła mi zawód, bo taki super fajny wojownik spotyka się z swoim odwiecznym niemalże wrogiem mistycznym i po prostu jest takie mistyka. Wiesz, no z jednej strony jakby dobrze, że Obi-Wan, skoro go zabił, w cudzysłowie, zabił w epizodzie pierwszym, no to teraz kończy swoją robotę. No a z drugiej strony trzeba było pokazać, po pierwsze, że no dlaczego Obi-Wan w epizodzie czwartym i ta walka Vadera z Obi-Wanem wyglądała tak, jak wyglądała. Czyli była mało dynamiczna i krótka, no bo tak już wtedy się walczyło. No. Tak walczy stary wojownik Jedi z pół człowiekiem, pół maszyną, no i tak to wygląda z krabem. No okej, przyjmuję argumentację, aczkolwiek mogli troszeczkę albo dłużej powalczyć, albo mogli w ogóle Obi-Wan mógł go załatwić, nie wiem, mocą. Po prostu nagle z Maula zrobili taki, znaczy, tak jak, taki wrak. Znaczy tak jak był Zerem w epizodzie pierwszym, i potem go przywrócili do życia w Clone Warsach, potem w Rebeliantach. No tutaj nagle się okazuje, że właśnie ma jakiś swój plan, jakieś pomysły i tak dalej. Próbuje tutaj przeciągnąć tego Ezra i tak dalej, a to i tak jest Zerem. To znaczy, przełożyli ciężar postaci i dodali mu w końcu, tak jak mówisz, jego plan, umysł i pomysł na niego, a odebrali mu całego skilla w ogóle, że on już nie umie walczyć. No, no coś za coś.
Albo mózg, albo skill. Albo książka, albo siłownia. No. To tak jak w życiu. No. Wiesz, jak to mówią, wykształcenie nie piwo, nie musi być pełne. Nie? No nie wiem, no ale to rozumiem, że ty jesteś... No, lubisz. No, czy ja lubię ma... Wiesz co, no podoba mi się on w Rebeliantach. Podoba mi się w Rebeliantach w epizodzie pierwszym mi się nie podobał. I to nie podobał mi się nawet te 20, tak, czy tam ileś, czy 19 lat temu. Dla mnie był kręcącą się świetlistą, złowrogą wydmuszką, która ma po prostu fajnie wyglądać, fajnie walczyć i być takim demonem. Takim czymś, demonem. Że małe dzieci można by tym straszyć. Uważaj, bo rogi, przyjdzie do ciebie mały. Czerwono-czarna twarz, takie trochę... Taki diabeł. Tak, taki trochę teatr, jak to jest, japoński? Wiem o co chodzi, tak, ale... Tak. Takie umalowana twarz. No ale nie, ja wtedy też tak jak ty nie kupowałem do końca tej postaci, że o jest Darth Maul, super. Chociaż wiesz co, no ja nie wiem, no bo kiedy weszło epizod pierwszy do kina, no to ja miałem tam, nie wiem, 15 albo 16 lat. No czyli już nie byłem zupełnie mały, ale ja się go chyba bałem. Bo jedno z moich pierwszych wrażeń z epizodu czwartego, jak mając lat 6 czy 7 widziałem epizod czwarty, no to pamiętam, że ja, no wejście Vadera na pokład, no to był lęk taki, że dziękuję bardzo. No i ja też się tego Maula bałem trochę wtedy. Już oczywiście mniej, no bo byłem starszy, ale nadal się go bałem. Bardzo mi się ostatnio, już powoli kończąc, podobał obrazek, jak jest Qui-Gon na pustyni, stoi Maul, stoi obok, jest czarno-białe zdjęcie, jest podpis, że kuszenie Chrystusa przez demona na pustyni. Tak, to po epizodzie pierwszym z kolei był taki obrazek, że wiadomo, kim jest ojciec, czy rodzice Anakina Skywalkera, no bo on to prawda się z mocy narodził. Kim jest ojciec Anakina Skywalkera? Nazwisko dziedziczy się po ojcu. A Qui-Gon Jinn krzyczy do Anakina, jak tam leci, jak na pustyni podlatuje ten Darth Maul do nich, Anakin drop. Czyli ojcem Anakina jest Darth Drop. Darth Drop. Piękny Darth Drop. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo kończymy. Serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o komentarzach oczywiście, tak. Co wy myślicie na temat Dartha Maula. Otóż to. I jak chcecie wiedzieć nasze zdanie na jakiś temat innych postaci, też pytajcie w komentarzach. Dziękujemy. Cześć.